Zabić bohatera. Katarzyna, Gelu i Roland muszą pokonać demonicznego bohatera Xerona. Jeśli jedno z nich zginie, misja nie zostanie wypełniona. Mogą osiągnąć 36 poziom doświadczenia i wszystko, co będą mieli, oprócz artefaktów, przeniosą dalej. No dobra. Katarzyna straciła poparcie w Rafi. Jej mieszkańcy są zmęczeni wojną i nie chcą angażować się w kolejne walki. Aby zapewnić sobie zwycięstwo, Katarzyna abdykuje i dołącza do sił Rolanda i władców żywiołów prących w głąb Eofolu. Generał Kendall został obwołany regentem i ma za zadanie wybrać następnego władcę Erafi. W tajemnicy wysyła Gelu i Gwardię Straży na pomoc swej byłej królowej i serdecznej przyjaciółce, by wspomóc ją w tej trudnej walce. Teraz... co tutaj wybrać? Ogniste ptaki? Miejski portal? Miejski portal mam, ale ciekawe, kto go dostanie. Mam w końcu teraz i Kasia, i Gelu, i Rolanda. Mogę też dostać Miecz Sprawiedliwości, który bodajże daje po kilka do każdej statystyki, ale nie pamiętam ile. Jednakże jakoś tak bez wielkiego szaleństwa. No nie wiem, ogniste ptaki dadzą mi na początku przewagę, ale na długi dystans może przydać się Miecz Sprawiedliwości. Miejski portal z kolei, zależy kto dostanie. Spróbuję miejski portal. Mam nadzieję, że to nie będzie Gelu. Komuś się przyda. Dobra, idziemy. Po zniszczeniu większej części sił Kriganów, książęta Erati wycofali swoje wojska, nie widząc powodów dalszego udziału w tej wojnie. Oni nic nie rozumieją. To jest krytyczny moment. By kontynuować wojnę, zrezygnowałam z korony Erati. Ja, Roland i siły żywiołów będziemy przeć na stolicę Eofolu. Ale między nami a demonicznym królem stoi bohater, Xeron. Krążą pogłoski, iż właśnie on dzierży ostrze Armagedonu. Musimy zwyciężyć dla dobra Erati i bezpieczeństwa całego świata. To nie jest bohater, to jest antybohater. Wsparcie ze strony arafiańskiej szlachty znacznie spadło w ciągu kilku ostatnich miesięcy wojny, która kosztowała już życie wielu ofiar i wiele złota. Jeśli jednak prorocy mówią prawdę, to jest walka o przetrwanie. Jeżeli wróg naprawdę zdołał zdobyć ostrze Armagedonu, nie wolno dopuścić, by król Lucyfer kontynuował swe szalone dzieło. Trzeba to skończyć tu i teraz. Wygląda na to, że Arafiańczycy, uważając wojnę za skończoną, nie widzą potrzeby dalszego finansowania twojej kampanii. Zniechęcona i przygnębiona ustanawiasz generała Morgana Kendalla regentem. Jego podstawowym zadaniem będzie teraz znalezienie nowego władcy dla królestwa, które twój ojciec uczynił tak wielkim. Ty sama wybrałaś abdykację i sojusz z przybyszami pochodzącymi z Wrót Żywiołów skierowany przeciw szalonemu królowi i hordom demonów. Hamując napływające do oczu łzy, ze stoickim spokojem przekazałaś władzę nad swą ojczyzną w ręce generała Kendalla i ruszyłaś na spotkanie swego przeznaczenia. A gdy było już po wszystkim, ty i Roland zamierzyliście udać się do Enroth, aby wreszcie spotkać waszego syna, Mikołaja. Erafia mogła stanowić sama o sobie, bez pomocy Enroth. Jej przeznaczenie nie było już twoim przeznaczeniem. Ty miałaś przed sobą wojnę do wygrania, świat, który należało uratować. I nie mogłaś sobie pozwolić na próżne żale z powodu wyboru, do którego zostałaś zmuszona. Najbliższe dni będą bardzo męczące. Przedzieranie się przez trudny teren i znużenie po nieprzespanych nocach. Połączone siły twoje i Rolanda niezmordowanie maszerują przez wypalone równiny Eofolu Kukrilla, stolicy Kriegan. Wieść o twojej wyprawie szybko obiegła cały kraj, więc napotykasz po drodze zacięty opór. Choć obie strony walczą zawzięcie i brutalnie, twój zmysł taktyczny oraz wytrwałość Rolanda dają wam przewagę nad wrogiem, który został wyparty prawie do samej stolicy. Teraz, gdy kontrolujesz większą część Eofolu, wrota żywiołów pojawiają się wokół niczym grzyby po deszczu. Niestety, nadeszła wiadomość, że nadciąga największy wojownik Eofolu, Xeron, prowadząc ze sobą wszystkich synów Erebusa, elitarną gwardię królewską,
Co gorsza, szpiedzy donoszą, że dzierży on wielki miecz o niewyobrażalnej potędze. No więc sprawdziły się twoje najgorsze obawy. Ostrze Armagedonu nie tylko istnieje, ale zbliża się do pola bitwy. Jeśli atak ma się powieść, trzeba pokonać Xerona i odzyskać ostrze. Zresztą, nie będzie problemów. Och, kto dostał portal? Mówcie mi. Roland, powiedz, że to ty. Dobra, Roland ma miejski portal, mam nadzieję, że... Coś mi się zdaje, że jednak to nie dlatego, że wybrałem go. Wiecie co? Tym razem sobie pozwolę na to, żeby spróbować i zacząć ponownie. I zobaczę, jak to się ułoży, jak wezmę coś innego, na przykład miecz. I ile będzie on dawał. No generalnie statystyki naszych oczywiście są super, ale... No... Mogłyby być lepsze. Dobra, spróbuję. Dobra, wziąłem tym razem ogniste ptaki. Żeby start był o wiele bardziej dynamiczny. I co? Oczywiście Gelu ma miejski portal, bo ostatnio zdobyliśmy. I Roland ma też, tak jak mi się zdawało, bo zdawało mi się właśnie, że jak mieliśmy wrota wymiarów, to też miejski portal obok tego. Rzeczywiście tak jest. Tak, i spacer po wodzie, zgadza się. Tutaj też mam spacer po wodzie. O, i parę rzeczy, których zaraz użyję. Tak, będziemy planować, co robić. Tutaj też Kasia ma aurę artefaktów. Kasia nie jest jakaś super wypasiona, patrząc na jej umiejętności czarowania. No, ale w końcu jest rycerzem. Roland też niby. Trochę starszy stopniem. Dobra. Te. To co? Jeszcze... Ła! My mamy same tutaj... Wrota żywiołów. Tego się nie spodziewałem. No cóż, cieszę się, że co najmniej mamy te same zamki. Dobra, tutaj jest Gelu po drugiej stronie. Aha. Watacha, coś czuję, że oni będą chcieli się dołączyć. Tak mi tutaj warują przy mieście. Jeszcze kolejne ptaszki. Pewnie one były i tak czy siak. Wow! Są Feniksy za to. Uch! Ej! Ptaki w takim razie niewiele dają. No dobra, mam nadzieję, że jednak się przydadzą. Już nie zamierzam po raz kolejny włączać. Dobra. Jeszcze tak. Aura. Zasoby ziemi. Mana 1. Dobra, no. O, od razu się rozejrzymy po mapce. Jak miło. Więc tak. Mam jedynie przylądek zieloności. Tutaj już nie jest tak dobrze. Trochę zieleni jeszcze się uchowało. Ale już wszystko i tak umiera. Dobra. Jest pas spalonej ziemi, na której będziemy walczyć. Nie widać, gdzie są zamki ani bohaterowie. No, ale widzimy przynajmniej zasoby. Dobra. Tutaj mamy kopalnię tego, co mi się od razu... Klejnoty? Chyba tak. Dobra. Rtęć. Kamienie. I tyle. Tutaj za to kamienie, rtęć, drewno. Trochę też siarka. Siarka też wolno leży. O, i tutaj jeszcze kamienie szlachetne. Czy ja przegapiłem drewno? Nie. To będzie mało drewna. Dobra, w takim razie trzeba będzie tutaj gdzieś się udać po następne drewno. Tutaj są kamienie, siarka. Kopalnia złota. Miło. To tędy przydałoby się pójść. O tak. Dobra, a z tej strony?
Drewno. O, i drewno kolejne tu. Kamienie. Rdęć. Siarka. Kryształów tutaj brak. Nie wiem, czy tutaj są kryształy, tak jakoś uciało. Znaczy, widać, że są kryształy. Nie widać, czy to jest kopalnia, czy nie. Chyba. A, pewnie nie. No tak. Bo to by sięgało tutaj. Dobra, czyli to też się przyda. Dobra, kryształów będzie mi brakować. Najbardziej. W takim razie proponuję iść tutaj jednak. A tymi dwójką mogę iść we dwa kierunki na raz. Tak. Dobra. Z tym na razie finito. Zobaczmy jeszcze... aurę artefaktów. Tak, wrodzy bohaterowi i ich miasta także będą oprócz artefaktów. Dobra, teraz nie widzimy terenu, widzimy za to układ jaki jest. W zasadzie można by było zrobić odbitkę i nałożyć jedno i drugie na siebie. No ale dobra. W takim razie jak będziemy iść Gelgurą, to tutaj się gdzieś natkniemy zaraz na miasto i bohatera wrogiego. To jest artefakt. Mało tych artefaktów. Tutaj jest wysyp. Tutaj też trochę i tu. Dobra, jak tutaj będę szedł kimś, to też muszę zajść. Jest jedno miasto, drugie miasto do przyjęcia. Dobrze wiedzieć. Tutaj od razu Gelu mogę zebrać artefakciki. No i cóż. Jak widzimy, fajny jest układ. Każde miasto wroga ma jednego bohatera. Dobra. Mam nadzieję, że też poszatkują swoje armie w ten sposób. I hajs. Tak, poza tym... no cóż. Mogę jeszcze raz rzucić za sobie ziemi, żeby się upewnić, jak dokładnie to wygląda. Dobra. To tutaj było. Tutaj, czyli... tu? 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 Gdzieś tutaj. Drugie gdzieś tu. Trzecie było... gdzieś tu. Odkryjemy prędzej czy później. Dobra, to też obserwatorium jest, ale najpierw przejmiemy strzelców. Uzbrojeni i gotowi, panie. Czekam na twoje rozkazy. Świetnie! Seteczka! Woo! Kolejna? Pewnie! No to super. Dobra, potem ich rozdzielimy, jak będzie potrzeba. No, jakbym od razu zaczął rozdzielać, to by okazało się, że potem muszę złączyć, bo nowi przychodzą. Innego typu. Tutaj... mam 10 tysięcy, nie ma sensu kupować nikogo. Chyba, że ogniste ptaki. Gelu sobie na razie radzi, tak? Tak? Gelu? Raczej tak. Nie chcę mi odpowiedzieć. Balista. Powiedzmy, że jej wpływ na walkę będzie marginalny. Aha. Żywiach powietrza. Spacer po wodzie, tutaj za bardzo wody nie ma. To kto przechodzi do następnej misji? Oni wszyscy. No dobra. I który 36 poziom? Oj, będzie leveling. Dobra. Ołtarz magii. Wir ognia ulepszony by się przydał. Jak ja idę tam... tam daleko... to niestety za szybko nie wrócę. Dobra, 5500 zostało. Więc pewnie i tak zaraz to wydam tutaj. Jaki mam przychód? 8000. Na razie bez szaleństwa.
Ale już i tak wszystko jest pobudowane tak. Mam kapitol gdzieś. Tutaj. I cóż, niewiele więcej. Dobra. W takim razie Gelu nie potrzebuje niczego nowego. Nie potrzebuje? Raczej nie. Ogniste ptaki. Jakoś tak was rozdziela. Albo o. No. 5 dyszek. Drugie i tutaj jeszcze będzie trzecie. O. Dobra. I w takim razie mogę iść do obserwatorium. Nie muszę iść do magicznej latarni. To byłoby bez sensu. Okej. Garnizon. Żałośnie wyglądający. Tak samo i tutaj. Dobra. Tak poza tym... No rzeczywiście... Ej, tu jest artefakt. Zobaczmy jeszcze raz. Aura artefaktów. Mamy 207 punktów magii. Nie ma problemu. No, pokazuje ten artefakt. Ale jest podejrzanie mało artefaktów na tej mapie. Ona też nie jest jakoś szczególnie duża. Trzeba zauważyć. Jest sporawa, ale bez jakiegoś szaleństwa. Nie będziemy tutaj miesięcy zużywać na to, żeby po prostu chodzić. Dobra. Piekielne ogary. Przepędźmy. Chcą walczyć. Tylko po to pewnie, żeby dać mi expa. Coś tam przeżyło. To jest siła. Jakieś tam ptaszki. Ale kto by przypuszczał, że tutaj będę miał dwóch strzelców? A mogłem niby się tam obejrzeć. Zobaczyć, co się będzie działo. Overkill. Dobra. Tutaj z kolei... Nie wiem, czy w ogóle jest sens brać tych. Dobra, tutaj nie mamy wiru ognia, za to mamy ulepszone ptaszki. Mamy Feniks od razu. Mam nadzieję, że nie będę musiał zbyt często korzystać z ich umiejętności odrodzenia się. Żywiaki umysłu... Dobra. Przyda się ktoś strzelający, mamy tutaj żywiaki burzy. Łucznicy w liczbie 5 nie są zbyt szaleńczą siłą. Żywiaki lodu za nich wezmę. No cóż... Już wolę mieć większe morale, niż jakieś trzy gryfy. Dobra. Coś jeszcze? Nie mogę ulepszyć, bo nie mam kasy, tak? Tak. No dobra, nie wydaje nic i tak tu się wrócę zaraz. Kasia pójdzie po klejnociki. Powinienem tych rozdzielić następnym razem. Na dwa. Tak to pewnie na hita ich wezmą. Może tak, może nie? A nie, nie wezmę. Jeszcze nie wyczułem siły wrót żywiołów. Ale prędzej czy później wyczuję. Za to mogę oczywiście uderzyć czymś ciekawym. Kula ognia. Piorun raczej już żyje. Mam ulepszone 275 punktów obrażeń. No chyba, że oślepienie. Jaką mają prędkość? 7. 8. 21. Szaleństwo. No dobra. Ty jadę jednego. Ile? 115? Za mało. 115, jaki tu masz rozrzut? Od 2 do 8. Czyli średnio 5, tak? Tak. 8 plus 2 podzielić na 2. No dobra.
Ja proponuję błyskawice. Błyskawicznie się rozprawimy. I tyle. Staw z klejnotami. Dobra, siareczka. I od razu ołtarz ognia. Mam nieulepszonych, od razu wezmę. Nie wezmę. Dobra. Raymond Roland. Chodź tu ze środka. Dobra, u ciebie jest analogiczna sytuacja. Trochę gorzej jest z tymi jednostkami. Żywiołaki powietrza są nieulepszone. Nikt nie strzela. No na razie zrobię tak. Nie wiem, czy to ma sens jakiś. Okaże się. Aha, my mamy tutaj magazyn zasobów w każdym z miast, tak? W każdym? Zobaczmy. Tak, więc akurat rtęci nie musimy posiadać za dużo. Chociaż i tak się nada, żeby wymieniać. Dobra. Roland może przywalić czymś. Za bardzo rozwiniętych tych magii nie ma. Ale za to ma duże statystyki. To co? Mogę zaszaleć i sklonować kogoś. Co, tych nie mogę oczywiście. No jasne. A moment, to kto się ruszy następny? I mam tutaj 7, reszta ma 5. No dobra, to ja się ruszę tak. Zwiążę walką tego. I dylemat pozostał bez konieczności rozwiązywania. Dobra. Mamy kamienie. O, monolit przejścia. Czy gdzieś jest tutaj jakiś monolit wyjścia? Przejścia też. W dwie strony bodajże. W takim razie... O, wieże na szczycie drzewa. Jak miło. Będą kolejni strzelcy. No dobra, w takim razie będziemy pewnie mogli się teleportować między jedną a drugą bazą. Co jest bardzo przyjemne, nie powiem. Tak, bo jak zostawimy tutaj z gelu to, idąc tu, będziemy daleko od resursów. Dobra, Roland, gdzie cię będę wysłać teraz? Tu tutaj, z tej strony zajdziesz i zobaczysz, co jest. Będzie rtęć, tak? Pewnie tak. Oho! Już tutaj ktoś jest. Do twojego obozu przybył posłaniec z północy. Nosi oznaki leśnej straży. Przywiózł list do ciebie. Odprawiasz go skinieniem ręki. Otwierasz zwój i czytasz wiadomość. Po krótkiej chwili wysyłasz posłańca z wiadomością do Rolanda. Ma mu przekazać, że na rozkaz generała Kendalla dołączy do nas Gelu. Rafia wciąż wspiera naszą walkę, chociaż w ograniczonym stopniu. Masz poczucie, że wygrywacie tę wojnę, tym bardziej teraz, gdy Gelu i jego siły idą wam na pomoc. Chociaż gdzieś w zakamarkach twojego umysłu nieustannie kołacze się niepokojąca myśl, że walka z Xeronem nie będzie łatwa. Zagrożenie nie minęło. Być może dopiero teraz nastąpi punkt zwrotny tych zmagań. Konfrontacji nie da się już uniknąć. Trzeba wydrzeć ostrze z dzierżących je plugawych rąk demona, nieważne jakim kosztem. Gospoda. Gospodarstwo. Czy gospodarstwo ma coś wspólnego z gospodą? Dobra. Chyba za bardzo szaleję, przeglądając tutaj księgę czarów. Skrzeszenie na maksie. Oh yeah. Implozja. 2100! Armagedon. Z tym poczekamy.
No to jedziemy. Hops, hops. I tyle. Dobra, niebieski będzie nas przepuszczał. Gdziekolwiek on jest. Gospodarstwo... W drodze tam odwiedzę. Wir ognia. Mam nieulepszone ptaki, więc wezmę akurat gelu. A właśnie, kto tutaj jest? Olema. Z wiwernami. Co ja tutaj nadal robię? Trzeba napierniczać. Dobra. Tyle to też nas przepuści. Zebrać resursy. I droga nasza. Nie, nie wydaje many żadnej teraz już. Benz. Nie wydaje many. Chcesz, by on mnie uderzył? 6, 5. Ale nie zabiją ich. Ak przyspieszę. To niewiele da. Ale przynajmniej wszyscy moi się ruszą wcześniej. I może będą mieli wysokie morale. Łohoho, żywiaki magmy! Przyszalały. Dobra, tak czy siak, wygrana była nasza. Dobra, być może kogoś tutaj zrekrutuję, żeby pozbierać to wszystko. O, to jest nasza nawet. Być może, zobaczymy. Co tutaj jest? Gdzie jesteście, plugawy zamki? No, już jesteście nasze. Dobra. Bezdenny tygiel rtęci. Krótki postój w opuszczonej wieży maga owocuje znalezieniem magicznego tygla, który zawsze wypełniony jest rtęcią. Zatkasz tygiel i wsadzasz go do kieszeni, wymykając się właścicielowi wieży. Dobra. Kolejna dosyć tendencyjna walka. Jak tam? Dwie sztuki zostały. Ojojoj, ginie jedna rusałka. Mam skrzynię. What? Mam skrzeszenie. Może wezmę pogromcę, żeby tych zabić jak najszybciej. Dobra. Ta armia nie jest jakaś super szaleńcza, ale jak widzimy, dajemy radę bez problemu. Mam nadzieję, że też damy radę tamtym. Z czarami raczej damy. Postaramy się, co by nie było. Dobra, coś budować? Mam 8200. Stadela? Zamek? To jest zamek. Niech będzie zamek tutaj, potem zrobimy cytadelę. A potem będziemy zbierali na wiry ognia i na różne burżujstwa. A, Olema ucieka. Niestety zabiera rzeczy, które należą do mnie.